Dobry wieczór, tutaj Julia Pańko, a ze sobą mam trenerów Volley Wrocław z grup młodzieżowych. Ze mną jest trener Andrzej Krowiak oraz trener Rafał Błaszczyk. Będą trenerzy odpowiadać na po trzy pytania, a więc zaczynamy. Trener może wylosować sobie pytanie. Sobie? Czyli ty byś czytała, czy ja? Ja czytam. A więc tak. Co najbardziej lubisz w świętach? Lubi trener w świętach Bożego Narodzenia. No dobrze. Na pewno atmosferę świąteczną. Nie będę tutaj odkrywał Ameryki. Lubię też prezenty rozpakowywać, ale też lubię te prezenty robić znajomym. Dobrze, dziękujemy. To jest trener. Tak na sucho ta odpowiedź? O. Jak wygląda choinka w trenera domu? Klasycznie się ją przystraja, czy może jakoś awangardowo? Żywa czy sztuczna? Żywa, dzisiaj kupiłem, także już stoi na balkonie. Bywały lata, że była jednokolorowa, ale w tym roku myślę, że będzie dwu- albo trzykolorowa. Dobrze, dziękujemy. A trener losuje. Jesteśmy na tył. A to już chyba było, czy nie? Co najbardziej lubi trener w świętach Bożego Narodzenia? No, to już mnie pytałaś. To bez jakąkolwiek. Opowie trener o jakimś najlepszym wspomnieniu związanym ze świętami Bożego Narodzenia. Tyle ich było. Jakieś zabawne ma być? Tak. To było takie, że kiedyś przebrałem się za świętego Mikołaja i chciałem synowi dać prezenty, a on mnie rozpoznał po butach. I zapytał, skąd Mikołaj ma takie same buty jak tato. I mnie zdemaskował. Dobrze. Woli trener obdarowywać prezentami, czy je dostawać? To ja teraz, tak? Nie, no zdecydowanie obdarowywać. Zdecydowanie obdarowywać. Tylko problem polega na tym, że z tym czasem na zakup prezentów, na szukanie prezentów jest coraz gorzej, ale tak, jeżeli mam odpowiedzieć jednoznacznie, obdarowywać. Dobrze, i po ostatnim pytaniu dla trenera Andrzeja. Bez czego trener nie wyobraża sobie świąt? Bez kolorowych bombek na choince, bo jak wiesz, bardzo lubię rozpoznawać kolory na choince. To już było. To już było. Czy trener ma czas, aby ubierać choinkę, czy ktoś inny przejmuje ten obowiązek w domu? Nie mam czasu, ale często ubieram tą choinkę. To znaczy tak, nie jest podział. Ja ją stawiam, kupuję, stawiam w stojaku i zakładam lampki. A całą resztą zajmują się dzieci. Tylko dzieci już są dorosłe, ale mam nadzieję, że w tym roku jeszcze to zrobią. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobra, to ja pierwsze, ja przeczytam wam pytanie. Emilka, czy czujesz magię tych świąt? Ja zawsze czuję magię świąt od września. Już jestem do tego przyzwyczajona, że zawsze w internecie od września są te kolędy i piosenki świąteczne, także tak czuję te święta. Czy w okresie świątecznym temat siatkówki przewija się u ciebie w domu? Czy traktujecie to wręcz jako temat tabu? Temat siatkówki u mnie w domu podczas świąt oczywiście przewija się, no bo no ja bym nie chciała o tym mówić faktycznie podczas świąt, ale zawsze ktoś poruszy ten temat. Więc tak, mówimy o tym w domu. Co? Jaki byłby twój najwspanialszy, wymarzony prezent pod choinkę?
W sumie nigdy tak o tym jakoś nie myślałam. Myślę, że wystarcza mi ten czas spędzony z rodziną po roku takiego tylko chwilowego przyjazdu do swojej miejscowości. Tak, tato, brat i mama. Wolisz obdarowywać prezentami, czy je dostawać? Ja nigdy nie lubiłam dostawać prezentów, także wydaje mi się, że wolałabym dawać mojej rodzinie prezenty. Czasem nie ma na to pieniędzy, ale wolę dawać te prezenty, niż sama je dostawać. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? Oczywiście jedzenie, ale poza tym to uwielbiam ten czas, w którym mogę się spotkać z całą moją rodziną, z którą czasami nie widzę się bardzo długo. Bez czego nie wyobrażasz sobie świąt? No myślę, że nie wyobrażam sobie świąt bez śniegu, a w moich rejonach to jest dosyć prawdopodobne, że zazwyczaj jest, a jeżeli nie ma, to staramy się z rodzicami gdzieś pojechać w takie miejsce na drugi czy od razu po świętach, żeby jednak ten śnieg zawsze występował. Witamy w Volley TV. Ze mną Zuzanna Szpak, środkowa, oraz Arkadiusz Nowak, transmitter naszego zespołu. Będziemy dzisiaj odpowiadać na pytania świąteczne. To jest mój tata, więc będzie rodzinnie. A to moja koleżanka z zespołu, więc będzie też sportowo. Pierwsze pytanie. Zaczynamy od starszych. Jaki byłby twój najwspanialszy wymarzony prezent na podchoinkę? Słuchajcie, dzisiaj zbieraliśmy pieniążki na zwierzaki. To myślę, że byłbym najszczęśliwszy, jakbyśmy mieli pełną puchę. Mamy ją w 3/4 pełnych, ale na święta pamiętajcie o zwierzakach. One same sobie nie potrafią kupić prezentów i to od nas zależy. Także byłbym szczęśliwy wtedy, kiedy one będą zadowolone. Zuzanno, teraz pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? Ja najbardziej lubię w świętach Bożego Narodzenia oczywiście całe jedzonko, które przygotowuje Kasia. Ja myślę, że przerwa od treningów też jest wskazana. Od kiedy? Przed świętami lubisz oglądać świąteczne filmy. Jak tak, to jakie tytuły są twoimi ulubionymi? Ja w sumie lubię polecić w taką rutynkę, czyli Kevin w sam domu i wszystkie te filmy, które lecą na Polsacie, na TVN-ie i które po prostu są, a nie są jakoś specjalnie wyszukiwane. I do tego 2 kilo mandarynek. Dokładnie. Następne pytanie. Czy w okresie świątecznym temat siatkówki przebija się u nas w domu? Czy traktujecie to wręcz jako temat tabu? Powiem tak, już od paru lat co roku po świętach wyjeżdżamy na turniej, także tak, tankujemy samochód, przygotowujemy, pakujemy walizki, rezerwujemy hotel. Tak, w święta rozmawiamy o siatkówce. Wybierasz? Myślę, że to będzie pytanie do nas wszystkich. Wolisz spędzać święta tradycyjnie w domu, czy gdzieś na wyjeździe? Zuzanno. Oczywiście w domku, kocyk, tradycyjnie domeczek. Tato? A ja nie. Lubię, jak gdzieś wyjedziemy w inne miejsce, tam gdzie poznajemy nowych ludzi, tam gdzie jest ciekawie, gdzie można poznać różne kultury. W zasadzie tak, poza domem. Ja też wolę otwarte święta. To było Volley TV. Ze mną była Zuzanna Szpak oraz Arkadiusz Nowak. Tak. Dziękujemy. Dobra. A więc pierwsze pytanie dla Hani. Czy jesteś jedną z tych osób, które odliczają dni do świąt i nie mogą się ich doczekać? Ja bardzo lubię święta, ale trochę według mnie już jest za dużo tych wszystkich świątecznych piosenek, więc czekam już na te święta z rodziną, a nie na takie te wszystkie świąteczne piosenki. Teraz pytanie do Basi. Co byłoby dla ciebie najwspanialszym prezentem, jaki mogłabyś otrzymać na święta? Szczerze mówiąc, myślę, że wystarczającym prezentem dla mnie jest to, że mogę się spotkać z moimi rodzicami i z całą moją rodziną.
naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, co mogłabym tak najbardziej potrzebować. Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie dla Hani. Oj. Jak byłeś mały, to pisałeś listy do Świętego Mikołaja? Przynosił zawsze to, co chciałeś dostać? Ja zawsze pisałam listy do Świętego Mikołaja. Mój tata mówił mi, że będzie do niego dzwonić, więc jak wierzyłam, to zawsze pisałam, bo inaczej by mi po prostu nie przynosił, tak mi po prostu mówili rodzice. I ostatnie pytanie dla Basi. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? Najbardziej lubię atmosferę świąt oraz dostawanie prezentów i jedzenie.